W leczeniu dolegliwości bólowych związanych z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa nie zawsze konieczne są operacje. Czasami wykonujemy zabiegi, których celem jest leczenie wyłącznie bólu. I tak jak dzisiaj wykonaliśmy blokady korzeniowe i blokady stawowe u pacjenta z przewlekłym zespołem bólowym w okresie zaostrzenia. Zabieg jest mało inwazyjny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Wprowadza się igły w określone punkty anatomiczne, tak żeby uzyskać maksymalny efekt przeciwbólowy w aktualnych dolegliwościach pacjenta.